Arka. Przejdźmy teraz do Arki, bo to rzeczywiście jest też pewien, mówiłem o tym drugim obiegu, o ruchu wydawniczym. Arka mówi o tym całym środowisku, chociaż może nie od razu, bo pewnie na początku to trochę inaczej wyglądało przez pierwsze dwa lata, ale później było to środowisko intelektualne zupełnie wyjątkowe na tej intelektualnej mapie Polski i ono to widać z perspektywy, widać to z perspektywy czasu, jak wiele ważnych książek, jak wiele ważnych ludzi, to tak naprawdę tam właśnie miało swój początek. Powiedz może trochę o tym, jak się ta Arka rodziła na czym polegała jej wyjątkowość. No, czy ja wiem, czy ona była wyjątkowa? No, była pewna ilość... Jakby wymienili parę nazwisk Rady Programowej Arki, no to... No tak, pewna ilość czasopism miało ambicje, żeby poświęcić się trochę głębszemu namysłowi, prawda? Czyli żeby to nie była gazetka, tygodnik, ale żeby to był, jak to się mówiło wtedy, tłusty żurnał, pismo poważne. I ja po wyjściu z więzienia spotkałem się z moim przyjacielem Tadeuszem Nyczkiem, który był w takiej grupie, która usiłowała takie pismo wydać, ale jakoś im się to nie udało. I to był pretekst, żeby powstała Arka, bo to pismo składało się z osób, które się po części wycofało, po części okazało się, że te teksty głównie dotyczą 13 grudnia i to jest dość nieaktualne już. I powstała nowa redakcja i ona zresztą ewoluowała, bo sam tytuł Arka wskazuje, że myśmy chcieli gromadzić wszystko to, co chroni wolność, prawda? To, co chroni wolność i to, co daje wolność. Czyli wolność wymiany myśli, wolność wypowiedzi, wolność dyskusji z innym, który chce z tej wolności korzystać. Ale mniej więcej po półtora roku doszliśmy do wniosku, że to jest trochę już, jak to się też dzisiaj mówi, passé, prawda? Ten okres ściśnięcia cenzuralnego, prześladowań się powoli kończył. Cenzura się poluzowywała. Wydawnictwa oficjalne mogły więcej drukować, to nie znaczy, że wszystko. I wtedy ukształtowała się redakcja, która już zaczęła myśleć nie eklektycznie i nie właśnie arkowo, czyli wszyscy na pokład, bo powódź komunistyczna grozi życiu, a zwłaszcza grozi wolności. I wtedy Arka zaczęła się kształtować jako pismo, które szczególną uwagę zwraca na tradycję, tradycję, no i szerzej rozumianą, czyli śródziemnomorską, judeochrześcijańską, ale i tradycję stricte polską, a szczególnie tę część tradycji, która podkreśla wagę tradycyjnych wartości, rodziny, państwa, religii, bo większość tych poważnych pism miała charakter lewicowy, a wiodące pismo Krytyka, gdzie redaktorem naczelnym był nasz dobry znajomy Adam Michnik, była pismem socjaldemokratycznym. I nie było w polskiej debacie, no nie będę analizował przyczyn tego zjawiska, ale nie było w polskiej debacie dwóch stron, prawda? Tradycja konserwatywna, narodowa, była zepchnięta i nawet to, co się ukazywało z pieczątką, z pieczęcią katolicyzmu, było też lewicowo-liberalne, prawda? Bo taka była więź, taki był znak, taki był tygodnik powszechny, takie było, jak powstało pismo w latach 80. jezuitów, Przegląd powszechny, wznowiony po iluś latach przerwy od czasów przedwojennych. Wszystko to miało charakter szalenie, mówiąc ogólnie, postępowy. I myśmy starali się, no, żeby jakiś przynajmniej słaby głos był po drugiej stronie.
No i to z czasem wyglądało na to, że nam się to trochę udaje. No właśnie, to ja bym uściślił, bo to powiedzieli, że większość, ja myślę, że wszystkie były w tym nurcie, to właściwie wtedy panowało, dzisiaj to się może wydawać, że to no po prostu się robiło takie konserwatywne pismo, ale przecież nie było niczego innego wtedy. Wtedy praktycznie cała inteligencja była lewicowa i był lud przykościelny, no, można tak powiedzieć. Prawdę mówiąc, dzisiaj nie jest inaczej, natomiast niedokładnie tak było. Nie chcę tu wchodzić w jakby szczegóły historyczne, bo to może być nudne, ale jednak na tle konfliktu w samym środowisku Komitety Obrony Robotników, no w późniejszym czasie już KSS KOR, Komitet Samoobrony Społecznej KOR, doszło do tego, że grupa lewicowa, czyli Adam i Janek Lityński i paru innych ludzi, odeszło z miesięcznika Głos, prawda? Głos pozostał jako miesięcznik, był wydawany i tam ton nadawał niejaki Ludwik Dorn, był Piotr Naimski, no była ta grupa Antoni Macierewicz i ten miesięcznik Głos miał taki bardziej zachowawczy, bardziej patriotyczny charakter, z którym nie mógł się pogodzić ten trzon korowski, czyli Jacek Kuroń i Adam Michnik. No było czasopismo Bratniak, prawda, wydawane przez Ruch Młody Polski w Gdańsku, które z kolei nawiązywało do myśli narodowej. No bardzo nieśmiało, oczywiście tak ostrożnie, ale jednak do tej myśli nawiązywało. I tam Aleksander Hall próbował, no tylko że tak pół próbował, czy ćwierć próbował, bo niby nawiązywał do tej myśli narodowej, ale w gruncie rzeczy starał się być kulturalnym przyjacielem lewicy. Przepraszam, krakowska pycha mnie niestety ogra. No rzeczywiście, przesadziłem trochę z tym, że to było jedyne środowisko. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na znamienny fakt i proszę, żebyś trochę się do niego odniósł i go przypomniał, bo mamy rok 89 i następuje ten moment, kiedy wiadomo, że bardzo wiele osób wchodzi do polityki. Właśnie z tego środowiska opozycji, właśnie z tych pism, z tych wszystkich inicjatyw. I teraz mamy Tygodnik Powszechny z jednej strony, który wszedł praktycznie w całości do polityki. I z drugiej strony mamy Arkę, z której przynajmniej na początku nikt nie wszedł do polityki. Jak byś to wytłumaczył, to zjawisko? No, dwa były powody. No, po pierwsze, nikt z nas specjalnie się nie palił do bycia politykiem. Woleliśmy być tymi ludźmi, którzy analizują rzeczywistość. Ale po drugie, i to chyba była bardziej taka bezpośrednia przyczyna, byliśmy postrzegani już jako krytycy zbyt zasadniczy komunizmu, zbyt podejrzliwi wobec negocjacji, rozmów z komunistami. W końcówce Arki zaczęliśmy wydawać taki dwutygodnik Świat, w którym już komentowaliśmy bardziej doraźnie rzeczywistość i myślę, że ta taka twarda postawa wobec komunistów, którym Świat się troszkę walił, spowodowała, że też nie bardzo składano nam propozycje, a mówiąc szczerze, nikt nam żadnych propozycji nie składał. I właściwie tylko Jan Rokita z naszego środowiska, który związał się wtedy w końcówce lat 80. z Arką, opublikował u nas duże takie programowe swoje eseje, można powiedzieć. I prezentował się zresztą w nich, co ci, co tego nie wiedzą, to mogą być zdziwieni, jako fundamentalny antykomunista i wielbiciel myśli politycznej Józefa Mackiewicza. Czyli no, trudno być bardziej fundamentalnym antykomunistą od Józefa Mackiewicza. Ten jego programowy tekst miał tytuł Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza. Czyli on jakby uznawał się za ucznia i takiego spadkobiercę, syna duchowego Józefa Mackiewicza, a chwilę później został posłem, prawda, na kontraktowy Sejm w ramach umowy z komunistami i był współzałożycielem ROAD-u. To może Państwo tego nie pamiętają, to była jedna z prefiguracji Unii Wolności.
Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna. Sama słowa akcja już sugeruje, że to raczej trockiści takich nazw, a nie konserwatyści używają. Więc to tak się potoczyło, że nikt z nas, nawet w szerszym rozumieniu współpracowników, nie wszedł do polityki. I tak to już po części zostało. No i tak, i potem przychodzi ten moment, o który wszyscy cię pytają, ja też zapytam, bo dlaczego nie? Bo przychodzi taki moment, kiedy robisz sobie, właśnie tak, robisz sobie przerwę w pisaniu, czy jak to się stało, że przez 20 następnych lat, 30 lat temu zaczął się Czas Krakowski, będziemy w tym roku obchodzić taką okrągłą rocznicę i właściwie od tego momentu następują dwie dekady, kiedy nic, przestajesz pisać wiersze i dopiero potem następuje ten powrót. Jakbyś to skomentował? No nijak, bo nie potrafię tego skomentować. Nie jestem zaskoczony, ponieważ mniej więcej tego typu odpowiedź znajdziemy w książce. Za chwilę przyjdzie ten moment, żeby jeszcze zadać jakieś pytanie z sali, ale ja chciałbym oczywiście zapytać, bo nie mogę tego pytania też nie zadać, bo to też pytanie, które rytualnie się zdarza, zwłaszcza w momencie, kiedy będziemy obchodzić 30. rocznicę startu Czasu Krakowskiego. I pytanie nie jest pytanie, znaczy nie ma sensu pytać, dlaczego Czas Krakowski nie przetrwał, tylko czy w ogóle były jakiekolwiek szanse, żeby przetrwał? No patrząc na to, jaki był charakter owego czasu, czyli lata 90-96, no nie miał żadnych szans. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska była wtedy państwem, w którym nadal decydowali komuniści na bardzo różnych szczeblach. A myśmy jako Nowa Gazeta zmuszeni byli korzystać z infrastruktury, która należała do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo do niej należała spółdzielnia wydawnicza RSW Prasa Książka Ruch, która to spółdzielnia była właścicielem wszystkich drukarni prasowych w Polsce, wszystkich gazet z wyjątkiem tych paru katolickich, i całego kolportażu, bo przedsiębiorstwo Ruch należało, było częścią tej spółdzielni komunistycznej. W związku z czym manipulowanie rynkiem, kontrolując kolportaż i drukarnię i mając wpływ na decyzje w przedsiębiorstwach, wtedy jeszcze państwowych, gdzie nomenklatura się świetnie miała, a jak były prywatyzowane, to głównie przez tę nomenklaturę, to też decydowano o tym, gdzie strumień pieniędzy ogłoszeniowy idzie. A prasa, jak Państwo wiedzą, i w ogóle wszystkie media nie mogą się utrzymać ze sprzedaży, nawet gdyby ona była niesłychanie wysoka. Więc to były takie obiektywne okoliczności, a poza tym operacja zniszczenia mitu Solidarności, czyli podstawy dla jakiejś pamięci i myślenia o Polsce dla co najmniej kilku milionów ludzi, się powiodła, to znaczy zohydzono Solidarność, odebrano ludziom przeszłość, przeżycie pokoleniowe albo przeżycie życiowe, ale dzięki temu komuniści błyskawicznie wrócili do władzy. I Czas ukazywał się, broniąc Solidarności, popierając pełną niepodległość i tak dalej, i tak dalej. Ukazywał się w czasie, kiedy społeczeństwo ulegało tej manipulacji, że Solidarność jest winna krachowi gospodarczemu, bezrobociu i tak dalej. Nastroje społeczne były fatalne. W 93 komuniści wygrali wybory i wrócili triumfalnie do władzy, a niedługo potem Kwaśniewski wygrał wybory. I mieli 100% władzy z demokratycznego mandatu polskiego społeczeństwa. Więc z jednej strony mamy bezpośrednią ingerencję i blokowanie wolnego rynku. Na przykład konkurowałem z Gazetą Wyborczą, z Gazetą Krakowską, prawda, bo były trzy dzienniki należące do tego koncernu komunistycznego, które na przykład przez rok nie płaciła drukarni. No jak można wygrać z konkurentem, który nie płaci drukarni? I następnie wybrana w koncyliacji z komunistami komisja likwidacyjna tejże spółdzielni komunistycznej anulowała te koszty druku za rok w Gazecie Krakowskiej. I to tak się odbywało.
Prawda? Ja mogłem pokonać gazetę, mieć lepszą sprzedaż, mieć więcej ogłoszeń, no co z tego, jak oni drukowali za darmo. Więc połączywszy te dwa zjawiska, czyli manipulowanie, niedopuszczenia do wolnej konkurencji oraz całkowite załamanie się opinii publicznej, brak wiary w to, że Polska może być niepodległa i że możemy sami się rządzić, że nie musimy przywracać do władzy tych, którzy Polskę zdradzali codziennie idąc do pracy, do Komitetu Wojewódzkiego czy gdzie indziej, prawda? Że nie musimy oddawać władzy. Okazało się, że ludzie postanowili oddać tym, którzy w imieniu Moskwy Polskę zniewalali i trzymali w biedzie, że to jest jakieś rozwiązanie, że to rozwiązanie korzystne i trzeba na nie pójść. No to w takich okolicznościach i jak mówię, ogólnych i szczegółowych, czas nie mógł odnieść sukcesu.